Cześć! Witam Cię na moim kanale, gdzie dzielę się praktyczną wiedzą psychologiczną. Robię to, bo wierzę, że ta wiedza pomaga w wielu momentach życia. W dzisiejszym filmie pokażę kolejną metodę na poradzenie sobie z emocjami. Jest bardzo ważna, dlatego że pozwala poradzić sobie z nimi na głębokim poziomie i dzięki temu trwale uwolnić się od emocji. I nie tylko. Zrozumienie tego mechanizmu znacznie poprawi również swoje relacje z innymi ludźmi. Często jest tak, że czujemy silną, nieprzyjemną emocję, nie wiedząc, jaka jest jej prawdziwa przyczyna. Naturalnie jest, że wtedy doszukujemy się przyczyny w obecnej sytuacji zewnętrznej, na przykład jesteśmy źli na partnera czy przyjaciółkę. Ta emocja się z nas kotłuje, nie wiemy, jak się od niej uwolnić, powtarza się albo nawet staje się silniejsza przy kolejnych podobnych sytuacjach. Kiedy pokazujemy ją na zewnątrz, to pozostawia niesmak, osadza się jak kurz na cennej dla nas relacji. Stopniowo zbiera się go coraz więcej, ciężko jest go posprzątać. Na szczęście są na to sposoby. Możesz uwolnić się od tych emocji poprzez zrozumienie ich prawdziwej przyczyny i świadome przeżycie ich. Możesz czuć się dobrze i mieć pozytywne relacje z innymi. Utkwiło mi w pamięci jedno wydarzenie i nie chcę z niej zniknąć. Wracałam do domu, był ciepły, słoneczny dzień. Przed lodziarnią zauważyłam dwóch bawiących się chłopców. Wyglądali, jakby mieli około 5-6 lat. Ich zabawa przypominała berka, ale na małej przestrzeni. Nagle wpadli na siebie, wywrócili się i zaczęli płakać. Zanim zdążyłam cokolwiek zrobić, to zauważyłam, że z pobliskiego sklepu wybiegają ich mamy. Ich reakcje bardzo mnie zaskoczyły. Konkretnie to, jak różnie zareagowały na tą samą sytuację. Jedna z nich przytuliła syna. Powiedziała, że nic się nie stało, że może już przestać płakać, że wszystko jest dobrze. A druga zaczęła się wtedy na to dziecko wydzierać. Niestety muszę użyć tego słowa, bo naprawdę bardzo krzyczała. Mówiłam ci, że masz czekać spokojnie! Jak tak dalej będziesz się zachowywał, to będę musiała jechać z tobą do szpitala! Kiedy zobaczyła, że widzę, co się dzieje, to wtedy powiedziała: przepraszam za niego. Za niego? Zamurowało mnie. Zrozumiałam, że ona uważa, że to jest wina jej syna, że ona tak krzyczy. A jak wam się wydaje, kto jest odpowiedzialny za ten wybuch? Syn czy matka? W tej samej sytuacji dwie kobiety zareagowały zupełnie inaczej. Druga matka przytuliła dziecko i nie było widać na jej twarzy cienia zdenerwowania. Często wydaje nam się, że to ktoś inny nas zezłościł czy zranił. Że to on jest odpowiedzialny za nasze emocje. Ale to od nas zależy, czy jego zachowanie nas dotknie. Ktoś inny mógłby w identycznej sytuacji poczuć się inaczej. Jeżeli ktoś rzuci ziarno na jałową glebę, to nie wykiełkuje. Ale na żyznej glebie wyrośnie. Czujemy emocje wtedy, kiedy kogoś zachowanie trafi w nasz czuły punkt. Może być tak, że kogoś zachowanie samo w sobie nie było złe. Więc w sumie to z racjonalnego punktu widzenia nie powinniśmy czuć się źle. Ale mimo wszystko to zachowanie wywołuje w nas silne emocje. To jest wręcz zabawne, kiedy sama takie rzeczy widzę u siebie. Nieracjonalne emocje, które pojawiają się nie wiadomo skąd. W mojej pierwszej pracy na wszystkie wydatki musiałam uzyskać zgodę prezesa. Napisać przekonujące argumenty i później jeszcze parę razy pójść mu się przypomnieć. Ale czułam wtedy dyskomfort. Dlaczego? To podobna sytuacja do tej, kiedy byłam jeszcze zależna od rodziców i musiałam ich poprosić o pieniądze. Ten motyw, kiedy czujemy do kogoś emocje, którą w rzeczywistości wzbudził nas ktoś w przeszłości, w terapii psychodynamicznej nazywa się przeniesieniem. Była partnerka kazała nam czekać godzinami, kiedy kupowała ubrania. Więc kiedy nowa dziewczyna powie: poczekaj sekundkę, kupię czapkę, bo jest zimno, jesteśmy od razu źli. Kolega w podstawówce naśmiewał się z naszego wyglądu. Więc teraz wystarczy, że ktoś skomentuje: o, masz nowe okulary! To już czujemy gdzieś w środku, że mu się nie podobają. Przykładów można by znaleźć miliony. Można wyjść z tego mechanizmu. Ale jak to zrobić? Wybierzcie jedną emocję, nad którą chcielibyście popracować. Zamknijcie oczy i spróbujcie sobie przypomnieć inne sytuacje, kiedy czuliście się w ten sam sposób. Zastanówcie się, co łączy te sytuacje. Może znajdziecie podobny wzorzec? Może zawsze te sytuacje wywołuje podobny bodziec? Postarajcie się sobie przypomnieć, kiedy po raz pierwszy pojawiła się ta emocja i kto ją wywołał. Jeżeli poczujecie to silnie emocjonalnie, wtedy najprawdopodobniej to jest właśnie to pierwsze wydarzenie, które zapoczątkowało tą emocję. Jeżeli ta emocja nie została przeżyta w pełni, uciekaliście od niej, w przeszłości nie potrafiliście sobie z nią poradzić, to ta emocja będzie wracać w teraźniejszości pod inną postacią. Wtedy, kiedy pojawi się podobny bodziec. Jak to odwrócić? Przypomnieć sobie ten prawdziwy powód emocji, pierwsze doświadczenie i tym razem stawić jej czoło, przeżyć ją w pełni, świadomie.
Polecam zrobić to przy pomocy uważności. Mówiłam już o tym w poprzednim filmie, do którego znajdziecie link w opisie. Wielu osobom pomaga już sama świadomość tego, jakie jest prawdziwe źródło emocji. Dzięki temu przestają obwiniać osobę w czasie teraźniejszym, nie nakręcają tej emocji dalej i dzięki temu łapią dystans i czują tę emocję znacznie lżej. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi złapiecie właśnie dystans do emocji, znajdziecie prawdziwe źródło i uwolnicie się z nich raz na zawsze. W końcu. Jeżeli wiecie, że ten film może komuś pomóc z waszych znajomych, prześlijcie im linka. To dla mnie bardzo ważne, żeby jak najwięcej osób mogło usłyszeć tą wiedzę. Jeżeli ktoś bliski denerwuje się na was bez powodu, to może również warto, żeby zobaczył ten film. Zasubskrybuj kanał, żeby dowiadywać się na bieżąco o kolejnych filmach. Będzie jeszcze sporo smaczków psychologicznych. Zostawcie też komentarz, łapkę w górę. Dajcie znać, jakie tematy was ciekawią. Do zobaczenia!